tvpodkarpacie.pl. Przedkładam dzisiaj Państwu budżet miasta Sanoka, który przeszedł cały tryb procedowania, to jest po pracach i opiniach Komisji Rady. Komisja Finansowo-Gospodarcza przedłożyła burmistrzowi ostateczną opinię do budżetu z załączonymi wnioskami. Regionalna Izba Obrachunkowa uchwałą 8 grudnia 2017 roku przedłożyła pozytywną opinię do projektu budżetu z uwagami. Wszystkie wnioski Komisji Finansowo-Gospodarczej i uwaga RIO zostały uwzględnione w projekcie budżetu. W projekcie budżetu na 2018 rok zostały przyjęte założenia takie same jak do projektu budżetu państwa. To jest wzrost PKB na poziomie 3,8%, inflację na poziomie 2,3%. Projekt zakłada dochody na poziomie 174 702 674 zł i wydatki w wysokości 217 606 003 zł. Zakładany deficyt budżetu to 42 903 329 zł. 42 903 329 zł. Ostatnia perspektywa w latach 2014-2020 otrzymania przez Polskę tak dużych środków finansowych z Unii Europejskiej jest ostatnią szansą wspierania samorządów w ich działaniach inwestycyjnych. Taka sytuacja na taką skalę, w tym również w Sanoku, już się nie powtórzy. Dlatego też gmina miasta Sanoka chce tę szansę maksymalnie wykorzystać poprzez wybór do realizacji w latach 2017-2018 najbardziej strategicznych i oczekiwanych przez społeczność miasta Sanoka inwestycji prodochodowych. Wydatki majątkowe, inwestycyjne w 2018 roku mają wynosić 82 110 539 zł, w tym 31 662 780 zł sfinansowane ma być dotacjami z Unii Europejskiej, to jest Regionalnego Programu Operacyjnego i Budżetu Państwa i ta kwota może ulec dalszemu zwiększeniu. To jest kwota na tym etapie zaplanowana i pewna. Wskaźnik udziału inwestycji w wydatkach ogółem w roku budżetowym ma wynosić 37,7% i jest najwyższy w historii budżetu miasta Sanoka. Właściwie wszystkie najważniejsze inwestycje realizowane w roku 2018 rozpoczęły się już w 2017. W tym te finansowane przez urzędy centralne, jak Centrum Rehabilitacji i Sportu, które powstaje w Oczach i będzie najpiękniejszym i najbardziej funkcjonalnym obiektem w województwie. Zaczęliśmy w maju 2017 roku, a teraz mamy już stan surowy. Ta inwestycja będzie oddawana we wrześniu 2018 roku. Wierzę, że dofinansowanie zewnętrzne na tej inwestycji zamknie się na poziomie ponad 50% całości kosztów inwestycji, gdyż staramy się w tym bieżącym roku jeszcze o dodatkowe środki i te środki na pewno zostaną dla nas przyznane. Został rozstrzygnięty już przetarg na drugą część modernizacji wierchów o wartości 6 milionów złotych. Sądzę, że inwestycja pod koniec roku zostanie sfinalizowana. Stosunkowo późno, po perturbacjach związanych z wyłonieniem wykonawcy, uruchomiliśmy proces realizacji zadania z miejskiego obszaru funkcjonalnego. To jest budowa dworca multimodalnego wraz z zakupem 11 autobusów niskoemisyjnych. Ten projekt to jest kwota w sumie z naszymi środkami 30 milionów złotych. To, że budżet 2018 rok jest proinwestycyjny, świadczy również o tym dynamika w porównaniu do 2017 roku wskaźników ekonomiczno-finansowych, jak dynamika dochodów, wzrost o 15,6%, w tym dochodów majątkowych o 270%. Dynamika wydatków, wzrost o 43%, w tym inwestycyjnych o 373%. Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem 37,7% w
2017 roku było to 16,5%. Udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem 62,2%, w 2017 było to 83,5%. Udział dochodów własnych w dochodach ogółem 42,5%. To tylko te najważniejsze z zadań. Obecny rok pełen jest wyzwań, które oparte są na bardzo wiarygodnych i umiarkowanych założeniach budżetu, zarówno po stronie dochodowej, jak i wydatkowej. Przytoczę tutaj kilka wielkości parametrów liczbowych, jak na przykład w dochodach największy udział mają dochody od osób prawnych i fizycznych 61,1 miliona, to jest 35% dochodów. Różne rozliczenia i subwencje 27,8 miliona złotych, to jest 16,2% dochodów. I wreszcie polityka socjalna 34,2 miliona złotych, to jest 17,8% dochodów. W wydatkach największy udział mają oświata i wychowanie 46,1 miliona, to jest 21,1% wydatków. Polityka socjalna 43,1 miliona złotych, to jest 27,2% w wydatkach. Kultura fizyczna 43,8 miliona złotych, to jest 20,1% udziału w wydatkach. Wzrost spowodowany jest udziałem samych nakładów inwestycyjnych w wysokości 39 milionów 200 tysięcy złotych. Transport i łączność 43,3 miliona złotych, to jest 19,9% udziału w wydatkach. Wzrost spowodowany jest udziałem samych nakładów inwestycyjnych w wysokości 30,8 miliona złotych. Sytuacja finansowo-ekonomiczna miasta na koniec roku budżetowego 2017 pozwala na bieżące w roku 2018 i przyszłe regulowanie zobowiązań. Na koniec grudnia 2017 roku zadłużenie miasta wynosiło 32 miliony złotych. Gmina miasta Sanoka posiada dobrą tak zwaną zdolność kredytową, czyli zdolność do spłacenia zaciągniętych zobowiązań. O zdolności kredytowej i finansowaniu budżetu powie więcej w swoim wystąpieniu skarbnik miasta. Planowane zadłużenie miasta na koniec roku 2018 ma wynieść 74 982 955 zł i 67 groszy. To jest 42,9 planowanych dochodów przy spłacie rocznej 5,6 miliona złotych kredytów i nowo zaciągniętym zobowiązaniu w postaci wyemitowanych obligacji w wysokości 48,5 miliona złotych. Kwota zadłużenia w pierwszej chwili może robić negatywne wrażenie i skłaniać do refleksji, czy miasto Sanok poradzi sobie z tym długiem. Te obawy są zrozumiałe przede wszystkim wśród odbiorców, którzy nigdy nie zaciągali zobowiązań, którzy oceniają działania burmistrza z perspektywy nominalnie zaciągniętego długu. Ważne w tym jest przede wszystkim odpowiedź na pytania i ocena, na jakie cele zostały skierowane inwestycje, czy jest akceptacja przez społeczność lokalną tych inwestycji, jaki jest udział finansowania środkami zewnętrznymi i jaka jest ocena zdolności kredytowych gminy miasta Sanoka. O możliwościach zwiększenia przez gminę zadłużenia świadczą nie tylko analizy finansowe związane z wyliczeniem wskaźników zadłużenia z artykułu 243 ustawy o finansach publicznych, ale również ocena i opinia instytucji zewnętrznych, na przykład pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej przedstawiona w uchwałach z 8 grudnia 2017 rok dotycząca wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2033 i możliwość sfinansowania deficytu przychodami z emisji obligacji. Odpowiedzi pozytywne na wyżej wymienione cztery pytania dają dopiero argumenty, że decyzja o uruchomieniu takich przedsięwzięć jak Centrum Rehabilitacji i Sportu, dworzec multimodalny wraz z zakupem 11 niskoemisyjnych autobusów, generalna modernizacja wierchów, modernizacja i przebudowa dróg Sanoka,
Jest decyzją przemyślaną i zasadną, gdyż powyższe inwestycje są bardzo potrzebne i służyć będą społeczności miasta Sanoka. Będą również wpływać na rozwój infrastruktury miasta i jego atrakcyjność. Nie byłyby one realizowane, gdyby gmina miasta Sanoka nie posiadała dobrej zdolności kredytowej, którą umożliwia zwiększenie zadłużenia miasta do bezpiecznego poziomu, jak również gdyby był mniejszy udział pozyskanych dotacji ze środków zewnętrznych. W kwestii dróg gminnych przypomnę, że tak jak składałem ustną deklarację, że w budżecie od roku 2016 będzie przeznaczane co najmniej 4 miliony na drogi gminne, jest to realizowane i tak na przykład w latach 2015-2017 wydatki wynosiły na remonty dróg w sumie inwestycyjne wydatki na drogach 11,5 miliona złotych. Ogółem wykonano 10,7 kilometra dróg, jak również 4240 metrów kwadratowych powierzchni parkingów i placów. Na przyszły rok przewidywane środki to jest 5 milionów złotych na inwestycje drogowe miasta gminy Sanoka. Jeżeli dofinansowanie przyjdzie z Urzędu Wojewódzkiego, zwiększy to o kwotę 1,3 miliona, czyli w sumie może być to 6,3 miliona złotych na środki tylko i wyłącznie na drogi gminy. Należy pamiętać, że oprócz tego są również drogi krajowe i na tych drogach krajowych też bardzo duże wydatkowanie środków jest, o czym Państwo na pewno wiecie. Proszę pamiętać, że w Sanoku są i będą realizowane inwestycje centralne, których wartość osiągnie ponad 400 milionów złotych. Zgodnie z uchwałą w procedurze uchwalania budżetu Komisja Finansowo-Gospodarcza przedstawiła opinię do projektu budżetu. Wszystkie wnioski Komisji Finansowo-Gospodarczej zostały uwzględnione w projekcie budżetu. W sumie komisja zaproponowała 7 zmian na ogólną kwotę 605 tysięcy złotych. To jest zmniejszenie wydatków bieżących z kwoty 55 tysięcy do 25 tysięcy i zwiększenie wydatków inwestycyjnych z 550 tysięcy do 580 tysięcy złotych. Po szczegółowym przeanalizowaniu zgłoszonych zmian pod względem zasadności, a także możliwości finansowych, uwzględniłem w planie wydatków wszystkie proponowane przez komisję zmiany. Dlatego też zwracam się do Państwa radnych Królewskiego Miasta Sanoka o pozytywną ocenę założeń przedłożonego budżetu miasta na rok 2018 i przyjęcie do realizacji poprzez przyjętą uchwałę. Bardzo dziękuję. Pan burmistrz przedstawił w swoim wystąpieniu już częściowo podstawowe założenia, wielkości i parametry, które charakteryzują budżet 2018 roku. Ja chciałbym w imieniu pana burmistrza przedstawić projekt uchwały budżetowej, którą państwo macie przed sobą, otrzymaliście w materiałach. Nie będę jednak odczytywał dokładnie całej uchwały, ale chciałbym skupić się przede wszystkim na omówieniu głównych założeń przyjętych w budżecie polityki finansowej na lata realizacji wieloletniej prognozy finansowej, to jest na lata 2019-33. Rozszerzę również informację związaną ze strukturą dochodów i wydatków oraz oceną skali deficytu budżetu i zadłużenia miasta Sanoka. W projekcie budżetu przyjęte zostały następujące założenia. Po pierwsze, utrzymanie w roku 2018 i w latach następnych dwóch wskaźników wynikających z artykułu 242 i 243 ustawy o finansach publicznych w zakresie dodatni różnicy między dochodami a wydatkami bieżącymi oraz indywidualnego limitu obsługi zadłużenia. Po drugie, wzrost w roku 2018 w zakresie realnego tempa wzrostu PKB 3,8%, średniorocznej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych 2,3% oraz wynagrodzeń 1,5%. O takie parametry wskaźnikowe został przygotowany budżet po stronie zarówno dochodów, jak i wydatków. Po trzecie, utrzymanie w roku 2018 bez zmian
stawek, opłat i podatków lokalnych w celu aktywizacji środowisk gospodarczych miasta Sanoka. Po czwarte, kontynuowanie działań oszczędnościowych pozwalających na utrzymanie dyscypliny w zakresie wydatków, przede wszystkim wydatków bieżących. Po piąte, optymalizacji kosztów utrzymania placówek oświatowych oraz instytucji kultury. Po szóste, zabezpieczenie w pełni potrzeb w obszarze ogólnie rozumianej pomocy społecznej, w tym przede wszystkim pełne doszacowanie wydatków związanych z usługami opiekuńczymi i domami pomocy społecznej, jeżeli chodzi o działalność MOPS-u sanockiego. Po siódme, wyhamowanie w latach 2019-2021 wydatków inwestycyjnych w celu zabezpieczenia wypracowywania nadwyżki budżetowej niezbędnej do spłaty zaciągniętych zobowiązań i zmniejszania długu. I po ósme, rozłożenie w okresie 15-letnim wykupu wyemitowanych obligacji w taki sposób, aby spłaty corocznych zobowiązań nie przekraczały progu 6 milionów złotych i były one finansowane właśnie z nadwyżek budżetowych. Projekt uchwały w paragrafie pierwszym ustala dochody budżetu miasta Sanoka na 2018 rok w łącznej kwocie 174 702 674 zł. W tym są to dochody bieżące w kwocie 137 872 894 zł. W podziale również na dochody tak zwane własne 74 406 973 zł. Subwencje ogólne 28 254 449 zł i dotacje celowe 35 211 472 zł. Również te dochody stanowią dochody majątkowe. Wynoszą one, są one zaplanowane na kwotę 36 829 780 zł w podziale na dotacje, czyli środki zewnętrzne w kwocie 31 562 780 zł oraz dochody tak zwane majątkowe własne 5 457 000 zł. Uchwała w dalszej części zawiera w formie tabelarycznej przedstawienie dochodów w podziale na działy, rozdziały i paragrafy zgodnie z klasyfikacją budżetową. W projekcie budżetu przyjęte zostały dochody z udziału w PIT-cie, czyli z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 29,9 miliona zł. Natomiast dochody z podatku dochodowego od osób prawnych na poziomie 2017 roku, czyli 4,5 miliona zł. Przy pozytywnych sygnałach w prognozie dynamiki przyrostu PKB i kształtowania się wskaźników makroekonomicznych, prognoza tych dochodów jest bardzo realna. Mogę tak dodać, że mam już mniej więcej wyniki dochodów z tego, z ubiegłego roku, za 2017 rok, jeżeli chodzi o wykonanie z PIT-u i one będą o ponad 600 tysięcy większe niż było to zaplanowane w budżecie. Znaczące dochody własne to również podatki i opłaty lokalne, które w sumie wynoszą 26,5 miliona złotych. Po dochodach własnych kolejną kategorią dochodów budżetowych bieżących stanowi subwencja ogólna oraz dotacje celowe. Plan tych dochodów został przyjęty na poziomie określonym w informacji ministra finansów zgodnym z projektem ustawy budżetowej. On w trakcie roku może się minimalnie zmieniać. Plan subwencji ogólnej na rok 2018 wynosi 28,3 miliona zł, w tym jeżeli chodzi o subwencję oświatową wynosi ona 26,1 miliona zł, część równoważąca subwencji wynosi 1 400 000 zł i część wyrównawcza wynosi 751 000 zł. Subwencja oświatowa w dalszym ciągu nie wystarcza na koszty prowadzenia i utrzymywania placówek oświatowych. W sumie pokrywa ona 86,2% wydatków na oświatę. Dotyczy to tylko szkół i gimnazjów. Tylko wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynoszą 26,3
1,4 miliona złotych i są te wydatki wyższe od otrzymanej subwencji zaplanowanej o 300 tysięcy złotych. Trzecią pozycją dochodów bieżących po dochodach własnych i subwencji są dotacje celowe z budżetu państwa. W roku 2018 wyniosą one 34 miliony 600 tysięcy złotych. W tym chodzi o pomoc społeczną w kwocie 30 milionów 980 tysięcy złotych i własne zadania bieżące gmin, dochody w wysokości 3 200 000 zł. Tutaj chodzi o odpłatność za przedszkola oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne i zasiłki w naturze, stałe dożywianie i ośrodki pomocy społecznej. Przepraszam. Ustawa o dochodach stanowi, że wysokość dotacji celowej ustala się zgodnie z kwotami przyjętymi również w projekcie ustawy budżetowej. Gmina, biorąc pod uwagę dotację celową do wychowania przedszkolnego w wysokości 1 172 000 zł oraz opłaty stałe rodziców i odpłatność gmin w wysokości 1,5 miliona zł, dokłada z własnych środków do utrzymania przedszkoli publicznych i niepublicznych kwotę w przyszłym budżecie 9 milionów złotych. W paragrafie drugim projektu uchwały ustala się wydatki budżetu miasta Sanoka na rok 2018 w łącznej wysokości 217 606 003 zł w podziale na wydatki bieżące w wysokości 135 495 464 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 82 110 539 zł. Szanowni Państwo, przechodząc do omówienia wydatków budżetowych, należy podkreślić, że główną zasadą powinno być, iż poziom wydatków pozostaje w ścisłym związku z dysponowanymi dochodami. Jednak nie zawsze taką regułę da się utrzymać, a przede wszystkim wówczas, kiedy w danym roku budżetowym mamy do zrealizowania, do zaplanowania dużo nakładów inwestycyjnych, gdzie środki na te nakłady nie w pełni są pokryte dochodami budżetu miasta. Tworząc plan wydatków na rok 2018, musieliśmy się zmierzyć z dwoma problemami. Pierwszy to możliwości finansowe gminy, będące pochodną sytuacji gospodarczej kraju, dynamiki przyrostu PKB, możliwości pozyskania środków z dotacji, w tym również możliwości tak zwanej zdolności kredytowej miasta, czyli zaciągania nowych zobowiązań. Wiadomo było, że przy określonym założonym poziomie dochodów własnych i dochodów ze sprzedaży majątku decyzja o realizacji tylko na przykład trzech największych akceptowanych społecznie inwestycji będzie wymagać wsparcia finansowego, zewnętrznego, należy tutaj czytać, bankowego. Drugi problem to tak zwane wydatki sztywne, bieżące, na które nie mamy jako gmina tak naprawdę dużego wpływu. Należą do nich wydatki związane z oświatą i pomocą społeczną, które przyrastają co roku. I tak na przykład w 2018 roku w oświacie jest to wzrost o 2 400 000 zł, a w obszarze polityki społecznej wzrost o 1 800 000 zł. Ważnym elementem warunkującym podjęcie przez Państwo uchwały zatwierdzającej budżet było spełnienie kryterium określonego w artykule 242 ustępu 1 ustawy o finansach publicznych, to jest uzyskanie nadwyżki operacyjnej dotyczącej reguły, że dochody bieżące muszą być większe od wydatków bieżących. W projekcie budżetu ta nadwyżka wynosi 2 347 430 zł i ta reguła została zachowana. Pan burmistrz tutaj wspominał o perspektywie
lat 2014-2020, jeżeli chodzi o otrzymywane przez Polskę środki finansowe z Unii Europejskiej. Jest to tak naprawdę ostatnia szansa. Z tego, co słychać w mediach, wypowiadają się politycy, to tak naprawdę nie wiemy, jaka skala środków będzie w rozdaniu na następne lata po roku 2020. I taka sytuacja, jaka się w tym momencie zdarzyła do roku 2020, jeżeli chodzi o pozyskanie przez miasto Sanok dotacji zewnętrznych, prawdopodobnie w takiej skali właśnie się w przyszłych latach już nie powtórzy. Dlatego też gmina miasta Sanoka chce tą szansę maksymalnie wykorzystać przez wybór właśnie tych najbardziej ocenianych pozytywnie przez społeczeństwo miasta Sanoka inwestycji. Wydatki majątkowe inwestycyjne w roku 2018 mają wynieść 82 110 539 zł, w tym 34 562 780 zł sfinansowane ma być dotacjami z Unii Europejskiej, z Regionalnego Programu Operacyjnego i Budżetu Państwa. Wskaźnik udziału inwestycji w wydatkach ogółem w roku budżetowym ma wynieść 37,7%. Jest on najwyższy w historii budżetu miasta Sanoka. W paragrafie trzecim projektu budżetu, w punkcie pierwszym, różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu miasta w kwocie 42 903 329 zł, który zostanie sfinansowany przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych, w tym przypadku z emisji obligacji komunalnych. W punkcie drugim ustala się spłatę rat zaciągniętych pożyczek i kredytów, które w roku 2018 wyniosą razem 5 596 671 zł. Źródłem pokrycia planowanych spłat w wysokości właśnie 5 596 000 zł ustala się przychody ze sprzedaży właśnie papierów wartościowych, czyli z emisji obligacji komunalnych. Ustala się przychody budżetu w kwocie 48 milionów 500 tysięcy zł i rozchody budżetu w kwocie 5 596 671 zł. W paragrafie czwartym tworzy się rezerwę budżetu w kwocie 340 tysięcy zł oraz rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 400 tysięcy zł. W paragrafie piątym dochody i wydatki budżetu obejmują przede wszystkim dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie. Dotyczy to przede wszystkim działu 855 rodzina, bo jest to kwota po stronie dochodów i wydatków ponad 30 milionów zł. Natomiast pozostałe dochody i wydatki związane są z administracją publiczną. Ustala się również dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. W roku 2018 zaplanowana jest kwota 252 710 zł zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków. Po stronie dochodów dotyczy to dotacji otrzymywanych z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. W paragrafie szóstym projektu uchwały wydatki budżetu miasta obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2018, jak w załączniku nr 1 do projektu budżetu. Łącznie w roku 2018 kwota udzielonych dotacji wynosić będzie przeszło 11 100 000 zł, w tym jednostki sektora finansów publicznych otrzymają przeszło 6 900 000 zł, a jednostki spoza sektora finansów publicznych przeszło 4 200 000 zł. W paragrafie siódmym ustala się plan dochodów w rachunku dochodów jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z przedłożonym załącznikiem nr 2. W paragrafie 8 ustala się dochody i wydatki budżetu gminy związane
ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, a dotyczy to ustawy Prawo ochrony środowiska, gdzie po stronie dochodów i wydatków jest zaplanowane 106 tysięcy złotych, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, gdzie po stronie dochodów i wydatków jest zaplanowane 930 tysięcy złotych, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gdzie po stronie dochodów i wydatków zaplanowane jest 6 595 312 zł. I w oparciu o ustawę o publicznym transporcie zbiorowym zaplanowana jest kwota po stronie dochodów i wydatków 40 tysięcy zł. W paragrafie 9 projektu uchwały ustala się limity zobowiązań. Po pierwsze, z tytułu nowych kredytów zaciągniętych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w trakcie roku do kwoty 5 milionów złotych i po drugie z tytułu emisji obligacji komunalnych na sfinansowanie deficytu i spłat rat kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 48 milionów 500 tysięcy złotych. W paragrafie 10 projekt uchwały upoważnia pana burmistrza do po pierwsze zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu do maksymalnej kwoty 5 milionów złotych i po drugie do dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w artykule 257 ustawy o finansach publicznych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami. Szanowni Państwo, Panie i Panowie Radni. Przedłożony na rok 2018 projekt budżetu oraz wieloletnia prognoza finansowa na pewno będą w trakcie roku korygowane, co wynika po prostu z doświadczeń lat poprzednich. Liczymy bowiem, że pozyskamy dodatkowe środki pomocowe. Takie działania zostały już podjęte pod koniec ubiegłego roku i dotyczy to zarówno wydatków związanych z realizacją Centrum Rehabilitacji i Sportu, jak i również modernizacji stadionów Wierchów. Jeszcze raz przypomnę to, co powiedział pan burmistrz, że budżet 2018 roku ma charakter bardzo proinwestycyjny. Przyrost dochodów jest powyżej 15% w porównaniu do roku 2017. Dynamika wydatków związana przede wszystkim z wydatkami inwestycyjnymi, które przerastają o ponad 273%. Same wydatki ogółem wzrastają o 43%. Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem stanowi 37,7%. Udział dofinansowania w wydatkach inwestycyjnych ogółem stanowi 40,7%. Udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem stanowi 62,2% i udział dochodów własnych w dochodach ogółem stanowi 42,5%. Na koniec grudnia 2017 roku zadłużenie miasta wynosiło 32 miliony złotych. Stanowiło to 24,7% do osiąganych dochodów. Natomiast na koniec bieżącego roku budżetowego zadłużenie ma wynieść 74 982 955 zł 67 groszy i będzie to 42,9% planowanych dochodów. Sytuacja finansowo-ekonomiczna miasta na koniec roku ubiegłego budżetowego jest stabilna i pozwalać będzie na bieżące płatności w roku 2018. Zdolność kredytowa naszej gminy, naszego miasta jest oceniana pozytywnie przez instytucje finansowe, w tym przypadku banki, przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Gmina posiada zdolność do zaciągania nowych zobowiązań. Uwzględniając możliwość kredytowego finansowania wkładów własnych do projektów aplikowanych w 2017 roku, a realizowanych w roku 2018, należy wskazać na dopuszczalne i dobre kształtowanie się wskaźnika łącznej kwoty zobowiązań, który wynika z artykułu 243 ustawy o finansach publicznych, w relacji do wskaźnika spłaty zobowiązań do dochodów w danym roku budżetowym. W latach 2017-2025
wskaźniki spłaty zobowiązań do dochodów w danym roku kształtują się jeszcze na, czyli ta lewa strona równania kształtuje się jeszcze na dosyć wysokim poziomie. Natomiast po roku 2025 te wskaźniki spłaty zobowiązań do dochodów maleją, natomiast wzrasta dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań, czyli ta prawa strona równania, która jak gdyby jest tą granicą, do której możemy jako miasto zaciągać zobowiązania. Wskaźniki te osiągają bezpieczny próg. Chciałbym również zwrócić uwagę, że gdybyśmy oceniali zadłużenie miasta według tak zwanych starych wskaźników, które obowiązywały do 2013 roku, to nadal spełnialibyśmy te kryteria, gdyż przypadające w 2018 roku do spłaty raty kredytów i pożyczek wraz z odsetkami wynoszą 4,5% dochodów i nie przekraczają 15% planowanych w danym roku budżetowym dochodów, czyli tego właśnie maksymalnego progu. A łączna kwota długu gminy na koniec roku budżetowego 2018 do planowanych dochodów wynosi 43% i też nie przekracza dopuszczalnego poziomu 60% planowanych dochodów jednostki. Przy tak mimo wszystko, jakby nie powiedzieć, dużym zadłużeniu w porównaniu do lat ubiegłych może powstać pytanie, jakie mogą być skutki uboczne ograniczenia wynikające ze zwiększenia zadłużenia o 48,5 miliona złotych. Po pierwsze, na pewno będą zmniejszone możliwości w latach następnych, po tym roku, czyli w latach przede wszystkim 2019-2021, jeżeli chodzi o przeznaczenie większych wydatków na inwestycje. Bo tak naprawdę, proszę Państwa, budżet inwestycyjny tego roku, gdybyśmy podzielili przez 4, czyli przez lata kadencji, to na każdy rok wypada 20 milionów, czyli kwota, która nie zawsze w danym roku była na inwestycjach realizowana. Natomiast musimy wyhamować, przede wszystkim w tych latach 2019-2021, jeżeli chodzi o nakłady na same inwestycje. Ale jest to konsekwencja przyjęcia też i założeń przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, że od roku 2019 na wyniku operacyjnym budżetu, czyli tym pierwszym, dochody ogółem minus wydatki ogółem, będzie wypracowywana nadwyżka budżetowa przeznaczona na spłatę rat i wykup obligacji w danym roku. Do roku 2024 będzie to poziom mniej więcej 5 700 000 zł, natomiast od 2025 roku schodzimy już poniżej 5 milionów złotych. Skala zadłużenia wymuszać będzie również przestrzeganie bezwzględnego reżimu realizacji wydatków bieżących i szukanie również możliwości ich ograniczenia, jak również możliwości szukania środków z dotacji, aby zwiększyć dochody. Pan burmistrz w swoim wystąpieniu zwrócił tutaj uwagę na bardzo jeden ważny aspekt. Mianowicie wszystkie decyzje o uruchomieniu najważniejszej inwestycji zapadły po otrzymaniu pozytywnych odpowiedzi na te cztery pytania, które też pan burmistrz tutaj przeczytał. Ja tylko przypomnę, że przede wszystkim pytania dotyczyły, czy inwestycje, które będziemy realizować, zaspokajają potrzeby zbiorowe społeczności mieszkańców miasta Sanoka i powiatu sanockiego. Po drugie, czy są one akceptowane przez społeczność mieszkańców Sanoka. Też bardzo dużym argumentem była brana odpowiedź, jaki jest udział i możliwości finansowania środkami zewnętrznymi. I po czwarte, jaka jest ocena zdolności kredytowej gminy miasta Sanoka. Na etapie podejmowania tych decyzji przez pana burmistrza robiliśmy rozpoznanie również, jak
inne gminy będą się przygotowywać do budżetu na 2018 rok? Czy będą również wykorzystywać tą szansę, aby w miarę możliwości do tych granicznych progów zadłużania się, czy również będą przygotowywać budżety proinwestycyjne? Jak Państwo sobie sprawdzicie, bo już w większości gminy decyzje, uchwały budżetowe podjęły, to w większości wszystkie gminy na rok 2018 mają deficyty w budżecie z uwagi na właśnie proinwestycyjne tutaj działania. I dopiero odpowiedź pozytywna na te cztery pytania da argumenty o podjęciu decyzji na uruchomienie tych przedsięwzięć, o których już tutaj była mowa. Decyzja ta była dogłębnie przemyślana i zasadna, gdyż powyższe inwestycje są bardzo potrzebne i służyć będą społeczności miasta Sanoka. Będą również wpływać na rozwój infrastruktury miasta i jego atrakcyjność. Nie byłyby one na pewno realizowane, gdyby miasto nie posiadało dobrej zdolności kredytowej, jak i również wówczas, gdyby o wiele mniejsze były udziały pozyskanych dotacji. Tak naprawdę te inwestycje, które zrealizujemy, one będą służyć Sanoczanom, naszym dzieciom, wnukom na następne, proszę Państwa, 30 lat. Zgodnie z postanowieniami ustaw o samorządzie gminnym oraz o finansach publicznych przedłożony Państwu budżet przeszedł cały tryb procedowania. To jest po pracach i opiniach Komisji Rady, Komisja Finansowo-Gospodarcza przedłożyła Państwu i Panu Burmistrzowi ostateczną opinię do budżetu z załączonymi wnioskami. Tak jak w swoim wystąpieniu powiedział Pan Burmistrz, wszystkie wnioski Komisji zostały w projekcie uwzględnione i są zaplanowane. Również Regionalna Izba Obrachunkowa uchwałami z 8 grudnia 2017 roku w sprawie zaopiniowania projektu budżetu miasta, w sprawie opinii dotyczącej wieloletniej prognozy finansowej oraz uchwały w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie budżetu miasta na 2018 rok przedłożyła pozytywną opinię do projektu budżetu z uwagami. Z opiniami tymi Państwo zapoznacie się w dalszej części posiedzenia. Wysoka Rado, zdaję sobie sprawę, że przedłożony projekt budżetu na 2018 rok jest wielkim wyzwaniem nie tylko finansowym, ale i logistycznym, wymagającym współpracy wszystkich komórek organizacyjnych, wyzwaniem, jakiego dawno nie było w ostatnich latach. Nie dziwi mnie fakt, że projekt może wyzwalać negatywne emocje i pierwsze złe wrażenie, chociażby biorąc pod uwagę poziom deficytu i długu, to jednak moim zdaniem, chociaż będzie to projekt trudny, uwzględnia on wszystkie ryzyka, które potencjalnie mogą wystąpić, jak chociażby ryzyko otoczenia gospodarczego, kształtowanie się produktu krajowego brutto, koniunktury i kondycji sanockich firm i rynku pracy. Jest to jednak projekt realny w swoich założeniach, oparty na wyliczeniach i prognozach dochodów i wydatków bardzo urealnionych. Biorąc pod uwagę wykonanie strony dochodowej roku ubiegłego, należy patrzeć z optymizmem w rok bieżący, bo wstępna analiza, bo nie mamy jeszcze księgowo i budżetowo roku 2017 zamkniętego, ale wstępna analiza wskazuje, że poziom dochodów po tej stronie, w tym obszarze, gdzie te dochody są największe, czyli z podatków, będzie o wiele większym wykonaniu niż w roku 2016. Będzie bardzo bliski zaplanowanych wartości. I biorąc pod uwagę wykonanie strony dochodowej roku ubiegłego, należy patrzeć z optymizmem w rok bieżący, w rok bieżącego budżetu. Taki optymizm jest nam potrzebny wszystkim, gdyż wpływa on nie tylko na dobry klimat wzajemnej współpracy, ale dodaje sił i energii do pracy, aby te cele, które określają planowane projekty inwestycyjne, stały się realne i zostały zgodnie z założeniami, z harmonogramami
harmonogramami zrealizowany. Na koniec chciałem podziękować wszystkim Państwu za współpracę w roku minionym. Państwu radnym, panu burmistrzowi, jego zastępcom i naczelnikom wydziałów. Był to drugi rok mojej pracy na stanowisku skarbnika. Według mnie był to rok, który przyniósł nowe doświadczenia i umożliwił poznanie od tak zwanej kuchni specyfiki zarządzania finansami gminnymi. Był to rok bardzo merytorycznej i dobrej twórczej współpracy. I takiej współpracy oraz zdroworozsądkowego optymizmu życzę Państwu w roku 2018. W związku z powyższym w imieniu pana burmistrza jeszcze raz proszę o przyjęcie uchwały w sprawie projektu budżetu miasta Sanoka na 2018 rok. Panie przewodniczący, bardzo bym prosił o odpalenie tej prezentacji, bo państwa szanuję i o tym, czy będę mówił, mam niektóre rzeczy na slajdach. Chciałem, żebyście państwo to dobrze po prostu widzieli. Mamy XXI wiek, myślę, że nie ma problemu, żeby państwo mieli wygodę. No, ale jakieś ramy czasowe, mam nadzieję, że tutaj są zachowane, żeby to... Panie przewodniczący, to co państwu pokazał, zapewniam, że jest bardzo ważne i istotne dla uchwały budżetowej. No tylko, że właśnie pytam o te ramy czasowe, jeżeli pan tutaj ma zamiar... To znaczy pan ma odpalić tylko laptopa, panie... Ale ile to będzie trwało? To znaczy, bo... 15 minut, łącznie ze slajdami. Tu chcę panu przypomnieć, że w proponowanym nowym statucie pan mówił o tym, że takie zabieranie głosu to 3 minuty wyznaczał pan. Panie przewodniczący, ale statut nowy nie przeszedł, jak pan wie. Natomiast zgodnie z obecnym statutem każdemu radnemu przysługują, nie sprawozdawcy radnemu, przysługuje dwie wypowiedzi na sesji. I ja po prostu chciałem skorzystać z zapewnień i z dopuszczeń statutu, panie przewodniczący. Proszę bardzo, czy pan burmistrz widzę, że chce zabrać. Panie przewodniczący, panie radny Januszu Paszak, pan mógł również uczestniczyć na komisji merytorycznej, bo komisja dopuszczała wszystkich przyjście w tym momencie i te wszystkie swoje wnioski, te wszystkie ustalenia i te wszystkie swoje ewentualnie jakieś tam propozycje na tej komisji dyskutować, przegłosować, a w tej chwili rozpoczyna pan, według mnie, kampanię wyborczą. Jeszcze jedna sprawa, tak jak przedstawiłem punkt, dyskusja nad wniesionymi poprawkami, to nie jest jeszcze w tym punkcie dyskusja nad budżetem, tylko nad wniesionymi poprawkami i uwzględnieniem ich czy nieuwzględnieniem przez pana burmistrza. Panie przewodniczący, o poprawkach też tak. No proszę, ale te ramy czasowe jednak proponowałbym uwzględniać. Panie przewodniczący, gdy zobaczycie państwo charakter tego, o czym powiem i pokażę państwu, to zobaczycie, że to jest bardzo ważne, dlatego że podejmiecie państwo wadliwą uchwałę. Wadliwą uchwałę, to jak to rozumiecie? W tej uchwale jest ustalony błędny wynik budżetu. Proszę pana, na ten temat wypowiada się stosowny powołany w kraju organ, jakim jest Regionalna Izba Obrachunkowa. I przed chwilą usłyszeliśmy. Panie przewodniczący, ja domyślam się, że to są nowe zwyczaje. Dla mnie to jest ewidentne złamanie statutu. Natomiast ja chcę powiedzieć, że podejmiecie państwo błędny budżet, błędną uchwałę i ta uchwała będzie mogła zostać zaskarżona. To jest po pierwsze primo. Po drugie primo, ja i tak przedstawię państwu w wolnych wnioskach, chyba że też mi pan zabroni przy sesji zwyczajnej, ale to już wtedy będzie za późno, bo podejmiecie państwo kolejną uchwałę, która wynika z uchwały budżetowej i nie będzie ona grała. To od razu mówię. Proszę bardzo, ja się nie upieram. Ja mogę to zrobić w wolnych wnioskach. Także jak ktoś jest zainteresowany, to w wolnych wnioskach po sesji. Na sesji zwyczajnej ja przedstawię całe wystąpienie i tą prezentację. Natomiast błędy popełnione w budżecie są ewidentne. Wynik budżetu, czyli wysokość deficytu została ustalona błędnie. Tyle mam do powiedzenia, mogę to zaraz udowodnić. Proszę bardzo, pan burmistrz. Panie przewodniczący, ja sobie przypominam sesję zeszłoroczną, gdzie pan radny Janusz Baszak głosował przeciwko budżetowi i również mówił jednoznacznie i pokazywał, jak procedura została złamana przy uchwaleniu budżetu.
Panie radny, po to jest organ Urzędu Wojewódzkiego, żeby jeżeli tak rzeczywiście jest, proszę zgłaszać do tego organu i niech ta uchwała zostanie w tym momencie uchylona. Natomiast proszę tutaj, jeszcze raz proszę, jeżeli pan będzie to dalej tak procedował, to jeżeli już, to na pewno nie przy sesji budżetowej, a przy wolnych wnioskach, jeżeli pan przewodniczący to dopuści. Ja w zeszłym roku też pamiętam, miała być uchwała, też była negatywnie, miała być procedowanie, też było złe i miała być uchylona. Nic takiego nie nastąpiło, aczkolwiek pokazywał pan, dlaczego nastąpiło złe procedowanie. I nagle się okazało, że ta uchwała została zrezygnowana. Proszę bardzo. Panie przewodniczący, ja nie wiem, kto kieruje sesją. Chciałbym bardzo, żeby pan udzielił mi głosu zgodnie ze statutem miasta Sanoka i dał mi się wypowiedzieć na temat budżetu. Jeśli państwo stwierdzicie, że to jest mój głos, moja opinia i państwo udowodnię na cyfrach, które macie przed sobą, że jest źle ustalony wynik budżetu, i on nie jest od sprawdzania błędów rachunkowych. Od tego jest zupełnie kto inny. Natomiast panie burmistrzu, nikt tej uchwały w tamtym roku nie uchylił, bo nikt się nie zwrócił z wnioskiem o uchylenie. Ale ja tego nie zrobiłem, bo powiedziałem, że tego nie zrobię ja. Ale są wyroki Sądu Najwyższego pokazujące, że zmiana wyniku budżetu w tamtym roku to miało miejsce po opiniach komisji znacząca stanowi podstawę do zakwestionowania budżetu. Ja tego nie zrobiłem, powiedziałem, że ja tego nie zrobię, ja to mówię na sesji, tylko że można, bo uchwała została podjęta z wadami prawnymi. W tej chwili został ustalony źle wynik budżetu. To jest pierwszy raz w historii miasta. Z uwagi na szczególną rolę uchwały budżetowej oraz w sprawie wieloletniej prognozy finansowej stanowiącą podstawę funkcjonowania gospodarki finansowej każdej gminy, a zwłaszcza takiej, której skutkiem jest zaplanowanie znacznego deficytu oraz znacznego wzrostu zadłużenia jej mieszkańców, przygotowali dzisiejsze wystąpienie, które jest ostrzeżeniem dobrą radą dla radnych samorządowców Rady Miasta Sanoka, mieszkańców Sanoka, z którego może należałoby w końcu wyciągnąć wnioski dla siebie, by w przyszłości nie dziwić się, że jest tak, a nie inaczej. Oczywiście jest to moja subiektywna ocena przyszłej sytuacji finansowej miasta, która nie chciałbym, aby zaistniała, jednakże moje wieloletnie doświadczenie, umiejętności analitycznego myślenia oraz wiedza ekonomiczno-finansowa podpowiadają mi, że niestety tak może się stać i obligują mnie do zabrania głosu. Najpierw jednak przytoczmy fakty. Harmonogram pracy nad budżetem miasta Sanoka na rok 2018 ustalony przez przewodniczącego Rady Miasta pismem NN 0004-196-2017 z dnia 14 listopada 2017 został wydatnie skrócony. Zgodnie z tym pismem sesja budżetowa miała odbyć się w dniu 23 stycznia, a Komisja Finansowa Gospodarcza miała zakończyć swoją pracę do dnia 28 grudnia. Źle się stało, że na tak szczególnie ważnym, decydującym o losach miasta na najbliższe 15 lat projektem budżetu oraz wieloletnią prognozą finansową pracowano tak krótko. Zaskoczony tym faktem, dopiero w dniu 29 grudnia zadałem panu burmistrzowi szereg pisemnych pytań dotyczących budżetu i nie tylko. Odpowiedzi pisemne na nie zapewne uzyskam dopiero około 14 stycznia, czyli po sesji budżetowej. Dlatego też ponowię część tych pytań na końcu mojego wystąpienia. Pytania odnoszą się do zagadnień, które budzą moje wątpliwości co do uzasadnienia niektórych pozycji zawartych w projekcie budżetu. W międzyczasie miasto otrzymało dwie opinie RIO w Rzeszowie dotyczące procesowanych dziś uchwał. Nie będę się odnosił do błędów wypunktowanych przez RIO, które każdy miał możliwość się z nimi zapoznać. Niektóre były bardzo istotne. Chciałbym jednak przypomnieć, że RIO bada jedynie prawidłowość formalno-prawną sporządzania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego. Nie wnika w wielkości prognozowane. Nie analizuje poszczególnych zapisów budżetowych pod względem ich sensowności czy realności. Nie ocenia zaplanowanych działań. Nie weryfikuje wielkości budżetowych zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków. RIO nie dysponuje praktycznie żadnym instrumentem prawnym, który pozwoliłby zakwestionować zbyt wysoko zaprognozowane dochody bieżące, majątkowe, tym bardziej prognozowanego spadku wydatków bieżących, co sprawia, że RIO jest jedynie ciałem opiniodawczym.
nie wchodzi w merytoryczne zapisy, sprawdza jedynie stopień realizacji na poziomie ogólnym ustawy o finansach publicznych. Reasumując, pozytywna opinia RIO nie oznacza, że budżet jest realny, możliwy do wykonania zgodnie z przedłożonym projektem, a wielkości ekonomiczno-finansowe przyjęte do jego realizacji będą kształtowały się tak, jak zapisano to w projekcie. Zgodnie z artykułem 242 ustawy o finansach publicznych planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. A na koniec roku budżetowego wykonanie wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Indywidualne wskaźniki zadłużenia zgodnie z ustawą o finansach publicznych mają za zadanie m.in. zabezpieczyć JST przed nadmiernym poziomem zadłużenia, bowiem limit uzależniony jest od indywidualnej sytuacji ekonomicznej danej gminy. Niestety te wskaźniki nie do końca są pewnym źródłem informacji w tym zakresie. Zdolność do spłaty kredytów będzie w głównej mierze uzależniana od tego, jak będą kształtowały się dochody i wydatki bieżące. Zatem od prowadzonej przez miasto polityki dochodowej i wydatkowej w dużym stopniu uzależniona będzie zdolność do spłaty jego zadłużenia. Przedstawiony projekt budżetu zawiera niespotykane przeze mnie do tej pory błędy rachunkowe i merytoryczne, które nie zostały usunięte z projektu budżetu do dnia dzisiejszego. Można zmienić slajd? Proszę najpierw wziąć do ręki budżet z listopada, który Państwo macie, to ten spięty, oprawiony. Wykaz błędów w projekcie budżetu z listopada 2017 roku. Strona 46. Łączne dochody miasta jest 177 802 674 zł. Winno być 177 802 174. Strona 46. Dochody bieżące jest 137 872 894 zł. Winno być 137 872 394 zł. Strona 47. Proszę oglądać. Dział 700, rozdział 7005. Pod paragrafem 6297 zabrakło pozycji paragraf 0800 odszkodowania za działki pod obwodnicę w wysokości 1 800 000. Strona 47, dział 750, administracja publiczna. I to jest ten ciążący błąd na wyniku. Proszę sobie zliczyć trzy pozycje. Jest 519 571 zł, winno być 519 071 zł. Strona 54, wydatki łącznie jest 220 706 003 zł, winno być 220 696 003 zł. Strona 54, wydatki bieżące jest 135 525 564 zł, winno być 135 515 464. Strona 57. Administracja publiczna jest 10 246 550, winno być 10 236 550. Strona 58. Rozdział 75075. Jest 374 000, winno być 364 000. Strona 75, paragraf 3. Planowany deficyt budżetu miasta jest 42 903 329 zł, winno być 42 903 829 zł. W związku z powyższym na stronie 76 winno zaplanować się przychody budżetu z emisji obligacji na poziomie 48 500 500 zł, a nie 48,5 miliona. Był też inny wariant naprawy błędu, zwiększenie dochodów w dziale 750 500 zł, by nie zmieniać w wyniku planowanego deficytu na rok 2018. W otrzymanej w styczniu 2018 roku wersji uchwały budżetowej niektóre błędy poprawiono, pozostawiając niestety najbardziej brzemienny błąd powodujący brak bilansowania się budżetu o 500 zł. Proszę zmienić slajd. Strona pierwsza. Łączne dochody miasta Sanoka jest 174 702 674 zł. Winno być 174 702 174 zł. Strona druga. Dział 750 administracja.
Jest 519 571, winno być 519 071. Proszę bardzo popatrzeć. Sumujemy trzy pozycje, 100 zł, dodać 120 tysięcy i dodać 398 971 zł. W budżecie jest zapisane 519 571 zł, ale to tyle nie wynosi. To jest zakres matematyki szkoły podstawowej, to jest o 500 zł mniej. Strona druga, dział 750, właśnie o tym mówiłem. Strona 13, dział 750, rozdział 75075. Jest 359 tysięcy. Wcześniej było 740 tysięcy zamiast 364 tysiące. Zgodnie z pismem pana burmistrza zdjęto w tym rozdziale kwotę 5 tysięcy złotych na zakup gadżetów i reklamówek i powinno się dodać 20 tysięcy na realizację umowy z Fundacją Avanti. Zatem wynik tej pozycji winien wynosić 364 tysiące plus 20 tysięcy minus 5 tysięcy równa się 379 tysięcy złotych, a jest 359 tysięcy. Czy to oznacza, że w paragrafie 4300 jest ujęta umowa z Fundacją Avanti, czy też jednak nie? Bo kwotowo nie zwiększono tego rozdziału. Jeśli tak, to z jakiego działania na kwotę 20 tysięcy zrezygnowano? Poproszę o zmianę slajdu. Strona 30, paragraf 3. Deficyt budżetu jest 42 903 329 zł. Winno być 42 903 829 zł. Strona 31. W związku z powyższym winno ustalić się przychody budżetu z obligacji na poziomie 48 500 500 zł. Zamiast 48 milionów 500 tysięcy złotych lub też złożyć dziś autopoprawkę do uchwały, zmieniając błędy wynikające z wpisania nieprawidłowej kwoty dochodu w dziale 750. Wykaz błędów w obydwu projektach budżetu i tego z listopada, i tego ze stycznia. Na spotkaniu w dniu 20 listopada 2017 roku, tak zwane pierwsze czytanie budżetu, radny Jakub Osika zgłosił uwagę dotyczącą zamieszczenia w projekcie budżetu w rozdziale 92.105, strona 32 budżetu z listopada, składki na Katolickie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne pana Antoniego Wojewody w kwocie 4000 zł. Pomimo podjęcia przez Rady Miasta uchwały o wycofaniu się z tego towarzystwa, w informacji pana burmistrza brak wzmianki o przyjęciu tej uwagi do wiadomości. Punkt drugi. Na tym samym spotkaniu osobiście zgłosiłem błędne zaplanowanie wydatków z budżetu obywatelskiego dla dzielnicy Błonie. W dziale 750, rozdział 75.095, strona 58 budżetu z listopada, na zakup defibrylatora zewnętrznego dla mieszkańców dzielnicy Błonie w kwocie aż 60 tysięcy złotych, a miał kosztować 13, i brak wzięcia w budżecie dwóch innych zadań w innych działach i rozdziałach budżetu. Czy to oznacza, że budżet obywatelski to fikcja? Gdzie są wpisane te dwa pozostałe zadania? Bowiem na stronie 13 styczniowej wersji budżetu nadal figuruje kwota 60 tysięcy złotych. Z taką samą prośbą w dniu 20 listopada 2017 zwróciłem się do pani przewodniczącej Komisji Finansowo-Gospodarczej, jak widać, bez żadnego odzewu. Zmiany te konieczne trzeba nanieść, gdyż rozstrzygnięcia budżetu obywatelskiego były inne od zapisanych w tym budżecie. 3. W rozdziale 80.104 umieszczono w wydatkach kwotę 600 tysięcy złotych. Strona 62 wersja listopad, strona 17 wersja styczeń. Na koszty przebudowy i wyposażenia budynku po gimnazjum na potrzeby przedszkola numer 3. Jakie jeszcze wydatki są planowane do poniesienia w roku 2018? Czy tu nie chodzi o refundację lub zapłatę wydatków poniesionych za prace wykonane w roku 2017? Jak ważny jest proces planowania finansów miasta, próbowałem wielokrotnie tłumaczyć w ciągu ostatnich 3 lat. Jak widać, bezskutecznie. I to w takim momencie, przy tak spektakularnym budżecie, popełniane są oczywiste błędy. Przypomnę tylko, że na rok 2017 planowano pierwotnie nadwyżkę budżetową w kwocie 989 090 zł, a rok 2017 zakończył się w rzeczywistości deficytem na poziomie 1 923 504 99 zł. Tak przynajmniej wygląda z wieloletniej prognozy. Różnica w wyniku planowania na poziomie prawie 3 milionów złotych w złą stronę.
A co będzie, jak nie spełnią się przewidywania zawarte w budżecie przy planowanym deficycie na poziomie prawie 43 miliony złotych? Jeśli można wierzyć w prawidłowość danych zawartych w projekcie budżetu, to pozostały nam jeszcze w odwodzie wolne środki na poziomie 2 686 800 zł i 37 groszy. Poproszę o zmianę slajdu. Przyjrzyjmy się obecnie danym wynikającym z budżetu, mam nadzieję, że tym właściwym. Dochody bieżące zaplanowane na poziomie 137 872 394 zł, wydatki bieżące na poziomie 135 495 1464 zł. Mamy zatem zgodnie z artykułem 242 ustawy o finansach publicznych zaplanowaną nadwyżkę na poziomie 2 376 930 zł. W dalszej części wrócimy do tej wirtualnej nadwyżki. Wynikiem budżetu jest deficyt 42 903 829 zł. Wydatki 217 606 003 zł, a dochody 174 702 174 zł. Jeśli nie zrobimy dzisiaj poprawki dochodów o kwotę 500 zł, bo tu mamy błąd, to zabraknie obligacji na pokrycie deficytu, a błędny wynik budżetu może stanowić podstawę do zaskarżenia uchwały budżetowej. Dodatkowo według mojej opinii w projekcie budżetu zaniżono wydatki bieżące w następujących pozycjach. Wymieniam tylko te najbardziej oczywiste. Proszę o zmianę slajdu. Dział 600, transport zbiorowy 200 tysięcy. Dział 700, gospodarka nieruchomościami 400 tysięcy. Dział 850, rozdział 214, zasiłki 200 tysięcy, 215, dodatki mieszkaniowe 400 tysięcy, zasiłki rodzinne 300 tysięcy. Dział 900, rozdział 90 tysięcy, 2. Gospodarka odpadami 200 tysięcy, dział 900, rozdział 90.003, oczyszczanie miast i wsi 300 tysięcy. Łącznie 2 miliony. Razem zatem według mojego zdania wydatki zaniżono na kwotę 2 miliony złotych. Niezależnie od zaniżenia wydatków dokonano zawyżania dochodów bieżących o kwotę łączną 3 miliony 580 tysięcy w następujących pozycjach. Poproszę o zmianę slajdu. W dziale 700 w rozdziale 70.005 paragraf 0770 2 miliony złotych. 750 700 023, paragraf 0830, 80 tysięcy. 756, rozdział 75 616, 100 tysięcy. 756 75 621, milion. 756 75 621, dział 0020, 200 tysięcy. I 926 92 604, paragraf 0690, 200 tysięcy. Poproszę o zmianę slajdu. Przypominam, że zakładana nadwyżka wynosiła 2 376 930 zł. Uwzględniając tylko powyższe rozbieżności w ocenie dochodów i wydatków w kwocie 5 580 000, z nadwyżki robi nam się niedopuszczalny deficyt, czyli brak spełnienia warunku wynikającego z artykułu 242 w wysokości 3 203 070 zł. Oczywiście można temu przeciwdziałać, pnąc wydatki bieżące, oznacza to jednak brak wielu inwestycji i brak ważnych dla mieszkańców, prac ważnych dla mieszkańców, jak remonty mieszkań komunalnych, dróg, ograniczenia prac związanych z utrzymaniem zieleni, wyłączania oświetlenia miasta itp. Natomiast wydatków na zadania zlecone ani wynagrodzenia nie wolno nam pomniejszać, one muszą być zrealizowane. Warto przypomnieć w tym miejscu, że planowany wzrost wydatków na wynagrodzenia w projektach budżetu w roku 2018 w porównaniu z 2017 kształtuje się na poziomie aż 12,11%. W roku 2017 na wynagrodzenia było 50 269 125 zł, a w 2018 już 56 356 990 zł. Kolejny nieuzasadniony wzrost wydatków dotyczy pozycji promocja miasta. Te wydatki przekraczają te z roku 2014 na Światowy Zjazd Sanoczan, wydatki tak powszechnie krytykowane. To żadne oszczędności, o których się pisze w budżecie, a raczej igrzyska, co potwierdza m.in. wzrost wydatków o ponad 300 tysięcy zł w dziale 92.105 do poziomu 522 tysiące, jak również wzrost kosztów działania biblioteki.
Zapewne na kosztochłonną działalność tygodnika Sanockiego o 200 tysięcy złotych. Kolejny olbrzymi wzrost planowanych wydatków bieżących dotyczy MOSiR-u aż o 800 tysięcy złotych. Dodatkowo oprócz i tak kapitałochłonnych inwestycji na MOSiR-ze, basenu, stadionu oraz zagospodarowaniu brzegów rzeki San przewidziano kolejne 600 tysięcy na działania inwestycyjne, o które pytałem na komisji w dniu 28 listopada, panie burmistrzu, ale konkretnej odpowiedzi na pytania wówczas zadane nie otrzymałem do dzisiaj. To minęło ponad 30 dni. Czy to jest ewentualnie dyskusja odnośnie budżetu, tak, i ewentualnie, czy to jest dyskusja w ogóle już wyborcza w tym momencie? Proszę zauważyć, to jest wszystko wycieczka konkretnie do określonej instytucji. Bardzo bym prosił, panie przewodniczący, żeby pan procedował zgodnie z tym, co tutaj jest punkt w programie. Miała być dyskusja nad wniesionymi poprawkami i przegłosowanie, natomiast tu się rozpoczął wiec wyborczy. Pan Janusz Baszak, radny z Koniną, mógł te wszystkie rzeczy i uwagi spokojnie zgłosić, miał na to tyle czasu, natomiast nie zgłosił tego, a w tej chwili prezentuje to, że tak naprawdę nie ma szans ustosunkowania się do takiej ilości w ciągu jakiej krótkiej chwili. W związku z tym proszę, panie przewodniczący, procedować dokładnie tą projekt porządku, który tutaj został przedstawiony. Bardzo to proszę. Panie burmistrzu, a więc zwróciłem panu radnemu na początku uwagę na ten temat. Mówił, że będzie również o poprawkach wniesionych. No jest minimalne w tej chwili, tylko że za chwileczkę rozumie, że mamy w następnym punkcie dyskusję nad budżetem. No i pan radny wyjdzie, będzie to samo mówił, a więc już w tej chwili nie chcę robić tego. Drugi raz nie udzielę mu głosu w dyskusji nad budżetem, bo po prostu przedstawi ją teraz, ale proszę, panie radny, bo to są subiektywne pana odczucia, a pan to narzuca jako błędy ogólne. To są pana odczucia. A więc Błędy rachunkowe są moimi odczuciami. Nie, te błędy rachunkowe to jest mikroskopijna sprawa. Tutaj, w tej chwili, pan, tak jak pan burmistrz mówi, w istocie pan prezentuje swoje zdanie i ten. Każdy radny ma swoje, a więc nie będziemy w ten sposób, że każdy radny będzie pół godziny te swoje przedstawiał tutaj. Ja rozumiem, panie przewodniczący, przepraszam, że się wdaję w polemikę, ale gdy ja byłem przewodniczącym Komisji Finansowo-Gospodarczej, to wszyscy państwo otrzymywaliście program komisji. I każdy z was widział, kiedy Komisja Finansowo-Gospodarcza będzie miała posiedzenie. Tutaj nagle zostało wszystko przyspieszone, skrócone, a do mnie nie doszła żadna informacja, kiedy te komisje będą się odbywały. Poza tym ja czekałem... Przepraszam panie, Komisję Finansowo-Gospodarczą. Panie przewodniczący. A więc panie radny, istotnie został skrócony harmonogram i przyspieszony, ponieważ Komisja Finansowo-Gospodarcza miała swoją opinię wypracować do 29 grudnia, zrobiła to już 19 grudnia. W związku z tym po 10 dni zostały przyspieszone prace, a informacja i to dla wszystkich jest publiczna z programem każdej komisji, w kalendarzu Google'owym, każdy to widzi i praktycznie na każdej sesji zwracam na to uwagę. Proszę państwa, widzicie, jak przebiegają prace, jeżeli ktoś chce przyjść na daną komisję. A więc niech pan tu o takich rzeczach nie mówi. Ostatnio incydent z przedwczoraj, dzwonią mi panie z biura rady, żeby udostępnić nagranie z Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki dla pana, czy pan radny był na tej komisji? Nie był. A więc nie był, a żąda materiałów. A więc jeżeli się chce aktywnie, panie radny, uczestniczyć w pracach rady, to proszę bardzo, wszystkie komisje są do informacji przekazywane i można w nich uczestniczyć. I bardzo proszę w tej chwili już kończyć. Może, przepraszam, panie przewodniczący, mogę kontynuować? Tak jak powiedziałem, jesteśmy w punkcie przedstawienia, dyskusja nad poprawkami wniesionymi przez Komisję Finansową i czy uwzględnienia ich przez burmistrza. Ten punkt dotyczy właśnie tego. W takiej sytuacji ja państwu odczytam tą pozostałą część na sesji wolnych wniosków dalszej części. Wiem, na którym momencie się zatrzymałem i przedstawię do końca swoją
informacje, natomiast tu chcę jeszcze wyraźnie publicznie oświadczyć, że nie będę kandydował w wyborach na burmistrza miasta Sanockiego, więc Sanoka, więc proszę, proszę się nie obawiać, panie burmistrzu, absolutnie. Nigdy takiego nie miałem, proszę pana, nigdy takiego nie. Ja, panie burmistrzu, jestem radnym i statut miasta, ustawa o finansach publicznych zobliguje mnie do mówienia o tym, co ja widzę w sprawach dotyczących miasta, co jest dla tego miasta. W związku z tym, panie przewodniczący, zgodnie ze statutem miasta Sanoka, proszę o dołączenie tego wystąpienia do protokołu z sesji, łącznie z wszystkimi slajdami. I ponieważ rozumiem, że już nie dostanę więcej głosu, to chciałbym tylko powiedzieć, że będę głosował niestety przeciwko uchwaleniu obu uchwał budżetowych z uwagi na szczegółowo opisane powody. Oczywiście nie wszystkie zdążymy odczytać teraz, ale odczytam później do końca, które nie pozwalają mi się nawet wstrzymać od głosu. Dziękuję bardzo. To, co pan Waszek mówi, to jest właśnie próba takiej właśnie funkcji kontrolnej. I dobrze, że pan przewodniczący nie zablokował pana radnego. I pan burmistrz niepotrzebnie się denerwuje. Myślę, że pan radny Baszak robi przysługę panu burmistrzowi. Do tej prezentacji, którą przedstawił pan radny Janusz Baszak, no ja jako skarbnik nie będę mógł się odnieść w ciągu 5 minut, bo tych rzeczy, które przedstawił pan radny, dosyć dużo jest. Natomiast ja mogę powiedzieć jedno oświadczenie, że praca nad przygotowaniem budżetu polega na tym, że wszystkie wyliczenia, które się odbywają, czyli sumowanie paragrafów do rozdziałów, rozdziałów do działów, odbywają się na początku w arkuszu kalkulacyjnym, gdzie są powiązania formuł wyliczeniowych. Natomiast to, co jest najważniejsze i to, co stanowi ostatni dokument do wydrukowania, to jest budżet przygotowany, wprowadzony do systemu Ministerstwa Finansów, systemu, który się nazywa Bestia, który tak samo posiada formuły przeliczeniowe. Wprowadza się tylko dane wynikające z wartości paragrafów, natomiast same wyliczenia dotyczące sum działów, rozdziałów działów, system z automatu po prostu te kwoty wpisuje. Ja mogę tylko też powiedzieć, że no mam żal do pana radnego, że na etapie pracy w komisjach, że chociaż nie jest już członkiem komisji finansowej, ale tak jak każdy z państwa radnych ma prawo udziału wzięcia w posiedzeniach każdej komisji jako słuchacz bez prawa głosu, że z tymi uwagami nie przyszedł czy na posiedzenie komisji, czy nawet nie przyszedł bezpośrednio do mnie, do biura skarbnika, gdzie ewentualnie moglibyśmy te uwagi pana radnego przedyskutować i sobie te sprawy wyjaśnić. No bardzo ubolewam nad tym, że po prostu na sesji budżetowej, gdzie cała procedura jest przygotowana, opinia finansowa, gdzie państwo z tym budżetem no, zapoznali się i pracowali nad nim, że wszystko jest przygotowane, a tu nagle te uwagi, które pan radny wniósł, no z racji po prostu no czasowej. Nie jestem w stanie zweryfikować po prostu tego w ciągu 5 minut. Dziękuję bardzo. 398 971 zł, dodat 100 zł, dodat 120 000 zł, według zasad. Matematyki. Wynosi 519 071. System Bestia stawił 519 571 zł. Więc jest różnica 500 zł i to można, każdy sobie może otworzyć budżet na stronie trzeciej. Natomiast ja nie skróciłem terminu pracy nad budżetem pracy. Ja się nie spodziewałem takiego błędu. Ja też mam arkusze kalkulacyjne. I w moich arkuszach kalkulacyjnych, które mam od 2003 roku, jeśli chodzi o budżet miasta, tak samo mi się zaświeciła czerwona lampka, że jest różnica o 500 zł. Ale już porządek porządek sesji był wydrukowany. W związku z tym wynik jest zły. Poza tym wtedy też stwierdziłem pozostałe błędy z pierwszej części, ale zdecydowana większość tych błędów została jednak poprawiona. Błąd 500 zł jest i on rzutuje zarówno na dochody w tym dziale, o którym mówiłem, w
decyduje o tym, że jest błędem budżetu. I to wszystko. Każdy może w szkole podstawowej sumować 3 litery. I do liceum. Mogę powiedzieć, że ta wersja, która idzie już do wydruku, ona jest przypisywana systemu BESKI. Możliwe, z tym, że jestem pewny tego, że wartości, które są podane w poszczególnych działach, są wartościami prawidłowymi. Natomiast możliwe jest, że w tym wydruku, który Państwo otrzymali, który jest przedstawiony w tej chwili do przegłosowania, może być tak zwany błąd drukarski, czyli nieujęcie na przykład jakiegoś paragrafu wiersza, który się powinien znaleźć na wydruku, te 500 zł. Natomiast suma tego wszystkiego, co jest w systemie BESTIA, daje kwoty prawidłowe. Tego jestem 100% przy Państwa pewny. Pan radny podniósł w tym swoim wystąpieniu, że część wydatków jest niedoszacowanych i są niektóre pozycje, które w sposób, no, zdaniem pana radnego wątpliwe są co do wysokości uzyskania przychodów. Ja, jak większość z Państwa tutaj, bo niewielka grupa radnych jest, która jest pierwszą kadencję, wszyscy pamiętamy i wiemy o tym, że nie tegoroczny budżet, wszystkie budżety są zamykane, ja użyję takiego słowa, czasem na siłę, że jak brakuje na zamknięcie, to w sposób czasem może mało uzasadnione te kwoty się. To nie jest pierwsza sytuacja. Nie ma możliwości wyliczenia co do złotówki zarówno wydatków, jak i dochodów w budżecie. W związku z czym to nie jest sytuacja dzisiaj nowa dla tego budżetu, tylko te praktyki są stosowane w samorządach zawsze, od zawsze. Ale zawsze w ciągu roku w postaci dodatkowych zmian dokłada się, a to, co nie jest wykonane, to się wykazuje jako niewykonane i na końcu w planie budżetu jest wykazane jako niewykonanie. Natomiast nie ma możliwości, żeby skarbnicy, przygotowując budżet i burmistrzowie przedstawiając rady, zamknąć to do złotówki. To nie jest sytuacja nowa. Zawsześmy mieli taką sytuację w poprzednich kadencjach za pana burmistrza Pecharczyka i za mnie, jak byłem burmistrzem, też takie sytuacje były. To nie jest coś nowego, więc ja uważam, że to jest też powód do tego, żeby no, dyskredytować ten budżet. Dziękuję. Opinii Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość budzi duży optymizm. Jego założenia, wpisane inwestycje, plany sprawiają, że dużo po nim wymacalnie pozostanie w naszym mieście. Rekordowe, jak dotąd, wydatki szacowane na ponad 220 milionów złotych, które w dużej mierze było aż blisko 40%, jej część przeznaczona będą na inwestycje tak bardzo ważne i tak bardzo potrzebne naszemu społeczeństwu. Pozwalają na spełnienie wieloletnich oczekiwań mieszkańców Sanoka. Budżet ten stawia przed nami kontynuację budowy Centrum Rehabilitacji i Sportu, budowę nowego dworca multimodalnego, łącznik do obwodnicy, dalszy rozwój bazy sportowej poprzez modernizację stadionu Kolejewki, przystąpienie do programu Mieszkanie Plus, realizację zadań budżetu obywatelskiego, a także zakup autobusów niskopodłogowych, które wykorzystuje nasza firma Autosan. To powinno cieszyć mieszkańców poszczególnych dzielnic. Kolejny rok utrzymujemy wysoką kwotę na modernizację lokalnych dróg. Warto odnotowania jest także kolejna obniżka cen wody i ścieków, co rok rocznie od czasu zmiany władzy miasta następuje. 500 000 zł trafi także na dodatki dla klubów sportowych. Sportowcy otrzymają także stypendia. Do tego dotowana będzie wiele organizacji pozarządowych działających na terenie miasta. Patrząc na przedstawiony projekt budżetu, uważamy, że będzie to dobry rok dla Sanoka. Jako Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość jednomyślnie zagłosujemy za jego przyjęcie. Wychodząc z dotychczasowego przebiegu naszych obrad, rozumiem, że pan skarbnik z kolei zobowiązuje się, że przyłoży się, powiedzmy, do tego budżetu pod kątem księgowym i wszystkie słupki i tak dalej będą to, co pan radny Baszak tutaj złapał, powiedzmy, kolokwialnie, będzie to jakoś zweryfikowane, prawda? Znalazł 500 zł. Czyli okej, czyli ja rozumiem, bo w tej chwili wiadomo, że nikt z nas nie ma arkuszy, nikt z nas nie dysponuje. Rozumiem, czyli ja tutaj mówię, zawierzam, że cała praca pana radnego Janusza nie pójdzie na marne i jeszcze raz pan skarbnik przyjrzy się tym zapisom i je skoryguje. Natomiast oceniając cały budżet już w tej chwili,
Faktycznie jest to budżet, który jest pewną kontynuacją naszej czteroletniej kadencji. Jest to budżet, który z pewnością zostawia po nas dość mocny, powiedzmy, efekt naszej pracy. Więc idąc po takiej konsekwencji, no generalnie osobiście uważam, że no należy iść już za ciosem. Jak się do tej pory opowiadało za pewnymi rozwiązaniami, to w tym budżecie też trzeba je uwzględnić. I dlatego nie będę z pewnością przeciwko temu budżetowi. Natomiast faktycznie jest w tym budżecie dość dużo takich rzeczy, które no, budzą pewne wątpliwości. Tutaj wspominając kwestię techniczną, taką czysto księgową, z jednej strony słyszymy też od panów burmistrzów, od pana skarbnika, że wymagana jest żelazna dyscyplina, bo faktycznie ten budżet to jest bardzo trudny budżet. Budżet, tak trochę można powiedzieć, wyzwań. A z drugiej strony tak trochę lekką ręką rozdajemy w tym budżecie trochę pieniędzy na takie gadżety, na koncerty, na takie działania, które tak naprawdę kosztują nas około 1 000 000 złotych. A nie jestem przekonany, czy do końca są aż tak bardzo niezbędne przy tak trudnym wyzwaniu. I faktycznie, oczywiście ja będę za tym budżetem, natomiast no, chciałem też na to zwrócić uwagę, że faktycznie pewne rzeczy wychodzą tutaj trochę z innej retoryki, o której mówimy po prostu, albo zaciskamy pasa i robimy faktycznie rzeczy trudne, to jeżeli zaciskamy, to zaciskajmy go wszędzie. 25 tysięcy na kalendarze, czy 30 tysięcy na gadżety, to jest trochę przegrzane moim zdaniem i tylko chciałem na to zwrócić uwagę. Natomiast faktycznie będę głosował za tym budżetem, bo jest to coś, co zostanie po nas. Jest to 4 lata naszej pracy. Są to 4 lata pewnych założeń i myślę, że warto być konsekwentnym i dlatego zagłosuję za. Dziękuję. Czy oprogramowanie, na którym był przygotowany ten budżet, czyli Bestia, czy jest to oprogramowanie, z racji tym, czym się zajmuję, czy jest to oprogramowanie stabilne, czy są tam co jakiś czas dodawane, wgrywane poprawki? Jeżeli tak, to z czego one wynikają? Te ewentualnie poprawki, jeżeli są tak zwane upgrade, tak? To jest jedna rzecz. Druga rzecz, czy poprzedni budżet był przygotowany również w tym samym programie, jeśli chodzi o jakby procedurę, czy były w międzyczasie jakieś zmiany co do oprogramowania, w którym było to przygotowywane? Dlaczego pytam? Chciałbym się dowiedzieć, czy poprzedni budżet i tutaj w tym pytaniu również chciałbym zadać pytanie panu radnemu Januszowi Baszakowi. Nie wiem, czy zostanie mu udzielony głos, ale żeby wyjaśnić sobie pewne rzeczy, tak? Bo udało się zrobić, że tak powiem, ciekawą prezentację. Nie wiem, czy nie nazwałbym tego bardziej show, ze względu na to, że kolejne pytanie do pana Janusza, dlaczego nie zrobił tego 2-3 dni wcześniej, mając na uwadze dobro mieszkańców miasta Sanoka. Mając na uwadze dobro generalnie miasta Sanoka, no takie rzeczy załatwia się albo, tak jak mówię, dzień, dwa wcześniej razem ze skarbnikiem, albo na komisji merytorycznej. Panie Januszu, albo się panu wymsknęło, albo nie chciał pan tego powiedzieć, że pan nie wie, kiedy są, czy tam nie wie, kiedy były takie czy inne komisje. Osobiście na samym początku kadencji prosiłem o to, aby kalendarz informujący wszystkich radnych o wszystkich komisjach był zainstalowany i jest zainstalowany, on działa i no tutaj jakby troszeczkę się dziwię, jeśli chodzi o to sformułowanie, że pan nie wie, kiedy są komisje. Także pytanie do pana skarbnika i do pana Janusza Baszaka jeszcze. Czy poprzedni budżet był w taki sam przez pana sposób analizowany, bo to jeszcze wtedy był pan, pamiętam, przewodniczącym komisji, bo tak troszeczkę niepewnie się czuję względem poprzedniego budżetu, tak? Jeżeli no, dzisiaj obiecuję, że wrócę do domu i po prostu przeliczę go w ten sam sposób, czy poprzedni, czy jeszcze wcześniejszy, czy tam nie było czasami 500 albo 600 zł różnicy na różnych paragrafach, a wtedy by to stawiało jakby w innym świetle całą sytuację, która dzisiaj ma miejsce. Bardzo bym prosił o udzielenie informacji. Program Bestia Krajowego Ministerstwa Finansów jest programem stabilnym. On jest w ciągu roku kilka razy upgrade'y dochodzą, wchodzą nowe rzeczy.
W tej chwili nawet w ubiegłym roku weszła taka możliwość przeprowadzania sobie różnych analiz po zmianach. Natomiast to, co powiem jeszcze, że dlatego te wyliczenia, które są w wartościach końcowych w poszczególnych działach, a które sumują nam potem wartość po stronie dochodowej, jak i wydatkowej, jestem pewny, że to są wartości prawidłowe. Natomiast jeszcze taka też uwaga do tej prezentacji pana radnego Baszaka, kwestionowanie zaniżenia dochodów, zawyżenia dochodów bieżących, a zaniżenia wydatków bieżących. System BESTE tak samo ma przypisane formuły do poszczególnych już paragrafów, które zgodnie z definicją o finansach publicznych definiują nam, co to jest dochód bieżący, co to jest wydatek bieżący, co to jest wydatek inwestycyjny. Także tutaj też z automatu jak gdyby jest wyliczenie, jaki jest poziom, jaka jest wartość dochodów bieżących, jaka jest wartość wydatków bieżących. Budżet w ubiegłym roku analizowałem tutaj w ten sam sposób i nie stwierdziłem żadnej różnicy pomiędzy dochodami ani wydatkami budżetowymi. W związku z tym nie stwierdziłem różnicy pomiędzy wynikiem. Ja tylko wtedy mówiłem, że w stosunku do wyniku budżetu, dochodów, wydatków, które przeszły przez RIO i przez Komisję Finansowo-Gospodarczą, zmieniono drastycznie poziom wyniku, ale wszystko rachunkowo się zgadzało. Dochody minus wydatki, wszystko grało, nie miałem żadnej różnicy. Natomiast panie skarbniku, ja nie kwestionuję dochodów bieżących, wydatków urzędów, które są w budżecie. One się wszystkie zgadzają poza 500 zł w dochodach majątkowych. Ja tylko mówię, że zawyżone, bo jeśli ja dwa lata temu mówiłem na przykład, że z dochodów majątkowych zaplanowano 5,5 miliona, trzeba zmniejszyć o 2 miliony, bo tego nie zrobimy. Proszę sobie wejść teraz do wykonania budżetu 16, zobaczyć, że tam było 3,5 miliony faktycznie zrealizowano, a nie 5,5. Teraz też zaplanowaliście Państwo sprzedaż majątku miasta na ponad 5 milionów złotych. Jak będzie o 2 miliony zrealizowane niżej, to będzie dobrze. Ja o tym mówię. Więc one są zawarte prawidłowo w budżecie, różnica jest tam prawidłowo ustalona. Natomiast czy to się zrealizuje na podstawie ubiegłorocznych budżetów, znaczy poprzednich budżetów z 16, z 17, z 15, z 14, stwierdzam, że wykonania w tych miejscach są odległe od planu. To jest mój głos, zaznaczę, nie Komisji Infrastruktury Miejskiej. Ja zagłosuję za tym budżetem. Kilku powodów. Pierwsze, dlatego że Mieszkanie Plus, o które ciągle upominaliśmy się w ramach pracy komisji, będzie podjęte w roku 2018. Nie chciałbym, ażeby to był tylko i wyłącznie chwyt marketingowo-polityczny, zmierzający do tego, żeby zyskać przychylność elektoratu. Dlatego też tu dzisiaj oświadczam, że co jakiś czas będziemy prosić pana burmistrza i jego służby o to, żeby nam pisemnie zdawali relacje z postępu tego programu, bo to jest ważny program. Kolejna rzecz, która nie powoduje u mnie 100% satysfakcji, jest związana z nieprzyjęciem pewnych sugestii, które były składane podczas prac w komisjach dotyczących niektórych ulic i potrzeb ich modernizacji. Jak pan burmistrz tutaj powiedział, są nadzieje na to, że pojawią się kolejne środki i może w trakcie roku budżetowego da się pewne rzeczy poprzesuwać. Ja już publicznie dla gazety wyrażałem swoje przekonanie, że może zima będzie łagodniejsza i nie trzeba będzie tyle środków przeznaczać na zimowe utrzymanie i tych pieniędzy da się jeszcze zrealizować pewne naprawdę potrzebne cele, o które mieszkańcy podczas naszych wyjazdów w teren mocno się upominali. I trzecia sprawa. Zgłaszałem podczas dwóch wcześniejszych, a także jeszcze wcześniejszych komisji i sesji rady takie zapotrzebowanie, że lokale komunalne i socjalne, szczególnie ich otoczenie, odstaje od reszty. Wyrażę takie zadowolenie, może minimalne, że sprawy, o których rozmawialiśmy ostatnio z panem burmistrzem i z panem burmistrzem Olejko, będą kontynuowane i
szczególnie to, o co się upominają mieszkańcy bloków przy ulicy Orzeszkowej i Orzeszkowej 2A, czyli podwórze tego budynku, nie zostanie pominięte. Ustalenia, które chcemy podjąć w przyszłym tygodniu na tym dozorczym spotkaniu, będą mogły zadowolić tych mieszkańców. Kolejna rzecz dotyczy podwórza przy ulicy Kościuszki w kierunku Kazimierza Wielkiego, Wałowej. To nie jest naszą wizytówką, ale mam nadzieję, że zarówno ze wspólnotami, jak i w ramach prac tutaj jeszcze w roku 2018, szczególnie z panem naczelnikiem Jackiem Gomułką, uda się podjąć pewne ustalenia i wyznaczyć sobie priorytety w tym zakresie. Tak jak powiedziałem na samym wstępie, teraz to chcę podsumować, będę głosował za tym budżetem, chociażby także i z tego powodu, że to, co powiedział pan burmistrz Olejko, wstrzelić się szacunkiem w grudniu co do wielkości wykonań w poszczególnych pozycjach, to trzeba być chyba czarodziejem. Zarówno po stronie wydatków, jak i po stronie przychodów. Dziękuję bardzo. Panie burmistrzu, Wysoka Rada i wszyscy tu zebrani. Zaprezentuję stanowisko Stowarzyszenia Sanocki Nurt Konserwatywny w sprawie budżetu Sanoka na rok 2018. Tegoroczny budżet w swoim założeniach jest zarówno ambitny, realny i groźny zarazem, ponieważ nasze zadłużenie względem poprzedniego budżetu diametralnie wzrasta. Naszym zdaniem jest to jednak inny rodzaj zadłużenia, aniżeli w latach poprzednich kadencjach. Obecnie realizowane są inwestycje akceptowalne społecznie i powszechnie uznawane za potrzebne i priorytetowe. Zgoła odmienne od projektów, do jakich zostaliśmy przyzwyczajeni w latach poprzednich, tworzących w naszym mieście m.in. architektoniczne buble. Zapewne na plus można zapisać obecnej władzy to, że jeśli pytamy o zasadność wydatkowania środków publicznych w kontekście konkretnej inwestycji, to możemy zapytać retorycznie, czy mamy rezygnować z dworca, z budowy dworca, czy zasadne były modernizacja stadionu, budowy basenu, czy przygotowania terenu pod budową zakładu karnego, który będzie przynosił stały dochód z podatków od Skarbu Państwa dla naszego miasta. Nasze wątpliwości budzi natomiast pomysł tworzenia specjalnych stref ekonomicznych. O ile jeszcze jakiś czas temu nasi przedstawiciele zabierali głos w tej sprawie i zachęcali pana burmistrza do większego wysiłku na rzecz utworzenia specjalnych stref ekonomicznych, o tyle dziś w dobie nowych raportów ekonomicznych, które dowodzą, iż tworzenie specjalnych stref ekonomicznych de facto ma znikomy wpływ na wyrównywanie szans rozwojowych przez stosowanie ulg podatkowych. Inwestorzy wędrują i tak do regionów lepiej rozwiniętych. Co więcej, w samym Ministerstwie Finansów powstają już raporty, które dowodzą, że specjalne strefy ekonomiczne nie zmniejszają bezrobocia, bo inwestorzy wybierają strefy w regionach, gdzie i tak jest ono niskie. Dlatego powinniśmy wiedzieć, że utrzymywanie koncepcji specjalnych stref ekonomicznych przy życiu i tworzenie z nich fundamentu strategii rozwoju gospodarczego Sanoka to rozwiązanie już nie na te czasy. Nasze stowarzyszenie proponuje zgoła inne podejście. Nie ma jednak czasu teraz na przedstawianie go i jego prezentację. Zapowiadamy tylko, że przedstawimy koncepcję czterech filarów, na których powinniśmy oprzeć w naszym mniemaniu rozwój Sanoka. Kolejną dyskusyjną kwestią jako jest funkcjonowanie Straży Miejskiej, formacją, na którą w budżecie przeznaczono kwotę rzędu 700 tysięcy złotych. Działalność i obecność Straży Miejskiej w przestrzeni publicznej rozgrzewa także i u nas gorące dysputy na lokalnych portalach internetowych oraz w codziennych rozmowach mieszkańców. Straż Miejska ma zarówno zwolenników postulujących pozostawienie tej formacji, jak i tych sugerujących jej likwidację z jednoczesnym przekazaniem środków na policję. Dlatego też dobrym według nas wyjściem będzie przeprowadzenie lokalnego referendum o pozostawienie lub też rozwiązanie tej formacji przy okazji zbliżających się wyborów samorządowych. Będziemy tę sprawę podnosić jeszcze na kolejnych sesjach. Na koniec kilka pytań. Kiedy możemy spodziewać się sprawozdania za wykonanie budżetu za rok 2017? Dokładnie chodzi nam o wykonanie planu sprzedaży mienia oraz w jakim stopniu zrealizowano plan dochodów uzyskanych przez MOSiR za 2017 rok. I ostatnia sprawa, wykluczenie cyfrowe. Czy miasto jest przygotowane na zapłacenie ewentualnych kar, czy nie zagrozi to inwestycjom, które są już zaplanowane? Jeżeli tak, to czy można konkretnie określić, których inwestycji ewentualnie się nie dałoby
zrealizować. Podsumowując, mając wątpliwości co do niektórych punktów przedstawionych w budżecie, a z drugiej strony akceptując kierunki, w które miasto obecnie inwestuje, dajemy kredyt zaufania Wysokiej Radzie oraz Burmistrzowi. Życzymy pomyślności w realizacji i wykonaniu głosowanego budżetu. Dziękuję. Jako przewodniczący uczestniczę w komisjach Rady i wtedy, kiedy tylko coś się zmienia, zapowiadam to. Czy też poza komisjami, na nieformalnych spotkaniach też mówię i o tym, że akurat skrócimy procedurę prac nad budżetem, zapowiadałem kilkakrotnie, a to ze względu na to, że zasygnalizował mi pan skarbnik, że Regionalna Izba Obrachunkowa nie chce zaopiniować naszej uchwały o emisji obligacji do czasu, dokąd nie będziemy mieli uchwalonego budżetu. A więc miasto, żeby rozpocząć funkcjonowanie w tym roku, musi mieć jak najszybciej, to jest jedno ze źródeł przychodów w tym roku. A więc tutaj bardzo mnie zaskakuje, a ta informacja o naszych komisjach od kilku miesięcy na kalendarzu Google jest jeszcze poszerzona o porządek obrad, o zaproszonych gości, na które godziny, a więc stwierdzenie, że brak wiedzy nad tym, co się dzieje w Radzie, jest bardzo niesprawiedliwe. Kto jest przeciwny? 3 za, 3 przeciw. Kto się wstrzymał? 2 osoby. A więc stwierdzam, że uchwałę podjęliśmy 16 głosami za, przy 3 przeciwnych i 2 wstrzymujących. Przypominam sobie, że jak uruchamialiśmy niektóre inwestycje, to jeden z panów radnych mówił: panie burmistrzu, a jak pan dostanie na centrum rehabilitacji może całe 10%, jak pan dostanie, to co pan wtedy powie? Państwo podjęliście wtedy uchwałę zwiększającą kwotę na centrum rehabilitacji, a ja gwarantowałem, że tych środków będzie więcej. Tych środków jest na tym etapie ponad 40%, a w swoim przemówieniu powiedziałem, że będzie co najmniej 50%. W związku z tym dziękuję za to zaufanie, natomiast dla niektórych, którzy się wstrzymali, czy przeciwni byli, w zeszłym roku, ja pamiętam, jedna pani radna powiedziała, że budżet jest za mało proinwestycyjny. Bo co to jest 16,5%? Jak będzie więcej, to wtedy się zastanowi, żeby głosować za. Natomiast teraz jest 37,7% i tak naprawdę budżet jeszcze no nie jest proinwestycyjny, to już nie wiem, w którym momencie on tak naprawdę będzie proinwestycyjny. Dziękuję. Tak jak powiedziałem, te obligacje, które tutaj są zaciągane będą. Ja uważam, że taka kwota nie będzie potrzebna. Bo tu nie liczymy nigdy pieniędzy zewnętrznych, o które naprawdę cały czas zabiegamy. Zabiegamy ze różnych źródeł, nie tylko z ministerialnych, centralnych, ale również z regionalnych programów operacyjnych, z różnych innych również projektów unijnych. I gwarantuję Państwu, że na koniec roku zobaczycie, że ta sytuacja, jeżeli chodzi o wkłady własne, dochody z zewnątrz w tym momencie, w tych naszych inwestycjach, będzie zupełnie inaczej wyglądała. Państwo wiecie, żeby inwestycje tworzyć, trzeba mieć zabezpieczenie nawet tych wirtualnych pieniędzy. Chociażby przy centrum, chociażby przy Wierkach, gdzie tak naprawdę inwestycja w tej chwili 6 milionów jest po przetargu, mamy 1,5 miliona złotych, pozostałe musimy zabezpieczyć wirtualnie nawet te pieniądze. A gwarantuję Państwu, że na pewno zewnętrznych pieniędzy będzie zdecydowanie więcej. Wszystkim dziękuję i cieszę się, że ten budżet został przyjęty i że miasto będzie mogło rozpocząć dalsze działanie. Burmistrzowi jest skarbnik w szukaniu środków zewnętrznych i tworzeniu lepszych sytuacji, lepszego życia dla mieszkańców miasta Sanoka. Dziękuję. TV Podkarpacie.pl